is with us! Hej, z tej strony Mruk, witam was ponownie w grze Assassin's Creed Valhalla i zaczynamy odcinek w tym samym miejscu, w którym skończyliśmy. Mamy tu do zebrania bogactwa i do wykonania bogactwo, no są też mniejsze bogactwa, dobra, i do wykonania parę tajemnic. Dobra, to mamy zebrane, także lecimy z tym, nie ma co się w ogóle zastanawiać. Tutaj już jest koniec mapy, tu było to, gdzie byliśmy, nie? Gdzie w poprzednim odcinku była też Layla. Tak z logistycznego punktu widzenia tu mamy wszystko zebrane, także lecimy po to bogactwo. I potem po tą tajemnicę, która tam była nieopodal. No i gdy skończymy tutaj ten wątek, to zostanie nam już chyba ostatni rozdział, jeżeli chodzi o zakon starożytnych tam. No a po ukończeniu go mamy oczywiście jeszcze DLC Paryża. Chciałem je robić w sumie wcześniej, ale zobaczymy jeszcze. Jeszcze się zastanowię nad tym, czy robić je teraz, czy robić je po zakończeniu głównego wątku. Udało się w całości zejść na dół, teraz musimy się chyba wspinać. Może i nie. Ale chyba nie będziemy mieli aż tak dużej wspinaczki, przecież tutaj jest nasz wierzchowiec, również sobie go przywołajmy. I dostaniemy się tam znacznie szybciej. No i tutaj jest jakaś jaskinia, do której pewnie musimy się dostać. I tam będzie bogactwo. Okej, tutaj nas twórcy niczym nie zaskoczyli, niczym trudnym. To mamy, dobra. Ale ta włócznia zrobiła nam robotę, jak spojrzymy na te wszystkie odcinki. Na misje i tajemnice i walki, nie? No to jednak ta włócznia robiła robotę. To była dobra decyzja, żeby się tutaj dostać. Też tutaj są jakieś bronie, z tego co wiem, do wyciągnięcia chyba z setu Tora. Ale to jeszcze muszę sprawdzić, czy najpierw muszę ukończyć wątek główny i tu wrócić po to, czy jednak będę mógł teraz. Wiem, że też jeszcze jakaś włócznia chyba jest.
Albo mnie zastanawia to... To berło, które... Tam oni mieli, nie? Ta Laila. Gdzie jest w tym momencie to berło? To jest bogactwo. Musimy zejść na dół. No i jest tu jakiś ziomek, będzie walka. I am a fortress impenetrable. This is my skill. This is my curse. I am Orwig Neverdeath. I wish to die. No to chodź, ci pomogę, majster. You carry no blade, only shields. I am impervious to all but the iron of a true drinker. Ragnar Lothbrok knew this, and bade me carry only boards, as a challenge. Now he is gone, and I remain. I wish to die, but I cannot, for he made me too strong. Now I spend my time longing for his company. You must have a weak point. None that I'm aware of. I was always the center of Ragnar's shield wall. He trusted me with the defenses of his great army. My flesh, scarred and trained by Ragnar, is now like an iron weave. It pains me. How can I join him if none can kill me in battle? I see no way in which this can occur. Unless you prove me wrong, fair challenger. No, na pewno mi się uda. Let me do the honor of breaking Ragnar's shield wall. I hope you will. Let me now prepare the shield wall. Lord Ragnar, will this be the day? And if Loki rules the day, you may have a chance. Nie będzie to trudne. Trzeba przyznać, że no jest mocny. Udało się ogłuszyć. I never thought I would feel this. Vulnerable. Death lurking near. No i się udało. I've been breached. Victory is yours. Victory is mine. Stand fast and tall, he who cannot die. The gates open for you. No. A scroll recounting Ragnar Lothbrok's death. Coś takiego. Mamy, widzę, 6 punktów do wydania. Umiejętności to będą punkty mistrzowskie, także sobie po 2 podzielimy porówno. Pięknie. Jeszcze jeden mamy? A czemu tak wyszło? Dobra, nieważne. Zagadnieni Dregnerzy. O co tutaj chodzi? Ale będziemy to śledzić, tak? Jak już tu jesteśmy? Jeszcze rzeczy na najazdy są do ukończenia. O, to sobie zróbmy. Idziemy, mamy się do Anglii udać? Chyba nie. Nie, do Anglii nie wracamy na razie. Dobra. To jak będziemy w Anglii, to zobaczymy. No, tu zresztą nie mamy żadnego wątku zaznaczonego, bo tu mamy wszystko zrobione.
I co tutaj jest? Parę bogactw jest tu i ten, wracając do tego miecza Thora, on gdzieś tutaj powinien być. Tego, co kiedyś tam widziałem, ale no dokładnie nie wiem. A co tutaj za zdjęcie? No, rybę ktoś wyłowił. No właśnie, gdyby coś tutaj było, to by może było jakieś zdjęcie gracza z tym. No dobra, nieważne. Teraz udajmy się tutaj. Na tamtą wyspę. No by trzeba było stąd jakoś bezpiecznie zejść. No dobra, wracamy po małym cięciu. Doczytałem sobie odnośnie tego młota Thora i niestety w dzisiejszym odcinku go nie zdobędziemy, bo muszę zlikwidować wszystkich członków zakonu. Także jeszcze tutaj wrócimy, ale za to, będąc z Sigurdem tam w tej jaskini, przeoczyliśmy włócznię Odyna. Gdzieś tam ona podobno jest, także się po nią wrócimy. Może ona będzie lepszą włócznią niż ta, którą mamy. Przekonamy się o tym w dzisiejszym odcineczku, ale najpierw zbierzmy tutaj te dwa bogactwa, które tutaj są. Aż tak zimno, ej Boże. Jeszcze tylko sprawdzę, tak, aha, bo nam pokazuje tutaj tę tajemnicę. Tu pewnie będzie jakaś walka z jakimś zwierzęciem. My musimy udać się tu, no i potem się cofniemy. To sobie zbierzemy, no i zrobimy to. No i zostanie nam tutaj dwie tajemnice na tamtej wyspie. Gdzie to bogactwo? Kurde, pod nami. No i co teraz? To po co tu wchodziłem? Po co tu jest Talina? Okej, tu jest chyba jakieś wejście. Tak jest. Tam jest coś do rozwalenia, widzę. No proszę. Nie mogliśmy tutaj przejść. Tutaj, żeby się nie zmoczyć, przeszliśmy przez coś i tutaj jest jedno bogactwo. Tu jakaś nieznacząca notatka. A gdzie to prowadzi? Do drugiego bogactwa. No i dobra. No i chyba mamy tutaj to ogarnięte.
to mogliśmy tak prosto przejść. Ale co tutaj jest? Patrzcie. To czerwone. Co by tam to było? No nieważne. Musimy stąd wyjść. Wezwiemy sobie łódź i poszukamy tej włóczni Odyna. Czy możemy tu wezwać łódź? Już jest nasza łódka. Troszkę daleko, no ale dobra. No, wracamy. I musimy się dostać tutaj. Także robimy małe cięcie i widzimy się tam przy wejściu. No i dobrze, moi drodzy, dobiegamy już tutaj do tego wejścia, gdzie byliśmy tutaj wraz z Sigurdem. No i poszukajmy tamtej włóczni Odyna. Szkoda, że nie przypomniało mi się o tym wcześniej. Okej, to są te wrota, które on otwierał i gdzie była tutaj Layla i gdzie by tu to było? Chyba, że nie będziemy mieli już możliwości tego tutaj zdobyć. A tutaj co jest? Tu jest wyjście z tej jaskini. Może tutaj? O, jest, zobaczcie. Rzeczywiście. Gungnir, is it you? No proszę. To zobaczmy sobie ją, jakie ona tam ma umiejętności. To jest... Aha. W drugą rękę się może wyposażmy w tą drugą włócznię. Tak. I ta ma 155. Możemy to rozwinąć? Możemy. To 184. No, są bardzo podobne. I runy możemy tu sobie wrzucić. Co my tu mamy? Szansa na ruch finezyjny.
Okej, to weźmiemy sobie to i tu jeszcze możemy jedno sobie wziąć, jakąś runę. Dobrze jest. No i spoko. I co teraz? Czy musimy się gdzieś tutaj wrócić? Nie, nie możemy, musimy... My tu byśmy mieli chyba bliżej, nie? Jakbym tam się dostał. Tak, tu będzie bliżej. Eivor teraz na dwie włócznie ciśnie. Okej, to zaznaczmy sobie tę tajemnicę tutaj. I tam jest bogactwo. Szkoda, że tam nie zajrzałem wcześniej. No ale w sumie byłem tak zaciekawiony tą fabułą. Nie zwróciłem uwagi, że jest tam jeszcze jakieś boczne wejście. Przypomniało mi się teraz. Oj, chyba to Eivor przeżyje, mam nadzieję. Tak, ze spokojem. Co nam zabiera zimna woda, zaraz sobie regenerujemy. I tu jest, widzimy, jakiś biały niedźwiedź. Troll cursed creature, so be it. To sprawdźmy tę włócznię Odyna. Jakoś go tam okładamy. Idzie to bardzo łatwo, zaraz koniec. Coś tam chrupło. I punkt mistrzostwa. Zdobyty. No dobrze, co dalej? Teraz musimy się tutaj dostać. Też się fajnie walczy. Tą włócznią. Nie powiem, że nie. A tam jakiś, jakaś osada. Może spotkamy tam tego Halarda, Hafgarda, czy jakby tam było. Szkoda, że nie można z tym królem tam porządku też zrobić, że nie okazał się na przykład jakimś członkiem zakonu. Że na przykład Sigurd by tu wrócił, a my byśmy byli w Anglii. To by tak lepiej fabularnie wyglądało.
No ale w sumie on już mówił, że go to nie interesuje, także... Tu chyba będzie to jedno bogactwo większe. Są tu w ogóle jacyś ludzie? This area is off limits. Ej, bo jesteś potężnym wojownikiem, nie będziemy się tu przed nikim ukrywać. Patrzcie, normalnie mógł tu sprzątnę i nikt się nawet nie zorientuje. Gdzie są te bogactwa i padamy stąd. Jakiś majster, widzę, jest zamknięty, no to go uwolnijmy, niech tam się nimi zajmie. Tego tutaj też. Thank you so much, friend. No przecież, że tak. Dobrze, ta włócznia tam sieka. Z tego wyjdźmy. Nie wiem, jak przerzucić bronię. Był jakiś sposób, żeby bronię przerzucić. Nie dziękujcie. I tutaj jest jeszcze jedno bogactwo małe. Gdzie ono się schowało? Ach, 90 metrów wyżej. Dobra, to tutaj się dostaniemy po tym mureczku i... A jednak nie. Fajnie byłoby ich uwolnić wszystkich, nie? Oni sobie z nimi tutaj poradzą. Zaraz się Odyn zajmie wami. Zobaczy, co tutaj się dzieje. No i świetnie. I tu mamy to małe bogactwo. Tu sobie wszystko zbierzemy. Chłopaki tu się, widzę, bardzo dobrze bawią. Więc im nie przeszkadzajmy w zabawie. No.
A my ruszamy po te bogactwo, które jest tutaj. Możemy to komuś spuścić na głowę? Być może tak. Załatwieni. O kurde. No to nieźle, Eivor. To załatwił. No i mamy to, co chcieliśmy. Mamy tu wszystko zebrane, nie? Czyli możemy się śmiało dostać teraz tutaj. Spadamy stąd. I can run for hours. Najpierw ty, misiu, musisz mnie trafić. A nas tu już dawno nie ma. What have we here? Czy my tu mamy jakiś skarb ukryty? I need your eyes, my friend. Coś tu Eivorze zauważył. No nic tu nie ma. Ciekawe, co to byli tam za ziomki. Czy to była armia tego Halfdara całego, czy nie? Przecież Eivor by go rozniósł w pył. Jakieś foczki fajne. Chyba foczki. Czy może to się inaczej nazywa? Mniejsza o to. Have a look, Sunin. I co, tu będziemy musieli gdzieś wpływać teraz, czy o co tu chodzi? No tak myślałem, chyba tu jest jakieś wejście, dokładnie. No i drugie. To sobie jeszcze zbierzemy.
No i tyle. No dobrze, moi kochani, i w tym oto sympatycznym miejscu pożegnamy się w dzisiejszym odcinku. Resztę rzeczy zbierzemy sobie w kolejnym i opuścimy ten teren, udamy się do Anglii. Także zapraszam Was na dalsze przygody Eivora. Trzymajcie się. Cześć.